Witamy Państwa bardzo gorąco. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. W końcu obejrzymy to emocjonujące starcie i jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się widowiskiem. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. St. Louis City zmierzy się z San Jose Earthquakes. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Czas na wyjściowy skład St. Louis City. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Ten zespół znany jest z gry wysokim pressingiem, Jacku. To prawda, zawsze bardzo ciężko pracują na to, żeby wcześniej odebrać piłkę rywalowi. Wymaga to oczywiście dużego nakładu sił, ale oni są świetnie przygotowani kondycyjnie. Nie dadzą tutaj przeciwnikom chwili wytchnienia, będą wymuszać nieprzygotowane podania i wykorzystywać błędy. Jeśli tylko nie odsłonią się za bardzo, będą niebezpieczni. I ruszyła pierwsza połowa. Espinoza. Przyjmuje Trauco. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Rywala na karku. Grezo. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Parker, nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. Nie traci piłki w tym starciu. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Piłka do Orłesy. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Popatrzmy! Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło.
Jest komu podać. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Zagrywa w pole karne. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Wybija tę piłkę. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Ech, nic z tego jednak nie będzie, bo teraz niepotrzebna strata. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Piłka w grze. Popatrzmy! Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku to... I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Kiepskie zagranie teraz. Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce, by strzelać. Uwaga, piłka w grze! Co za blok! Brawo! No znakomita teraz ta interwencja, Tomku. Ratuje swoją ekipę w ważnym momencie, bo dzięki temu nadal mamy tu remis. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Czy wyjdą na prowadzenie? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? Grezo. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol!
Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. W pole karne, głęboko teraz. No powiedzmy szczerze, dało się to lepiej rozegrać. O, dobrze teraz zainterweniował. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Jeszcze 5 minut meczu. Utrzymuje się remis. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Trauko. Bramka blisko. Koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Ale podanie nie trafia do adresata. Popatrzmy! Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku to... I dobrze teraz bramkarz, pewnie. I czy wyjdą na prowadzenie? Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny.